Ja jestem wiecznie onieśmielona, wiecznie się czegoś wstydzę, wiecznie nad tym pracuję, tylko nikt tego nie wie. Przyjmować konsekwencje tego, bo na tym polega dorosłe życie. Jak się na coś decyduję, nie oglądam się na boki, nie oglądam się ee, za siebie, tylko biorę pełną odpowiedzialność za konsekwencje swojej decyzji i robię to, co ja chcę robić, z pełnym przekonaniem. Główną, główną mm, motywacją było to, że ja kocham tańczyć i mi to po prostu daje ogromną okay. frajdę. Taniec na żywo jest z gwiazdami. Tak. <noise> 2018 rok był dla Ciebie bardzo przełomowy. Tak. Czego się nauczyłaś? Wow, masz, masz godzinkę? Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Audycji Zaprojektuj swoje życie. Naszym gościem dzisiaj jest Renata Kaczorok. Bardzo dziękujemy, że do nas przyszłaś. Dzięki za zaproszenie. Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy? Tak, ale sami czuł grupie? O, tak, tak. Dajesz dwa razy. <laughs> Okej, okay. pierwsze spotkanie, e, wtedy ze sobą jeszcze nie rozmawialiśmy. E, to było spotkanie jakieś think tankowe. A jeszcze Think Tank był, tak? tak pamiętam. Nie pamiętam na jakim był. bank pamiętam, był i coś jeszcze. Mieliśmy. Tak. Nie pamiętam nikogo na tym spotkaniu poza tobą. Sorry. Mm. E, wiem, o czym rozmawialiśmy mniej więcej, ale e, no pamiętam, że chciałam się z Tobą spotkać po tym spotkaniu. O, to bardzo dobrze. Maciej Kuźmicz będzie naszym kolejnym gościem, także będzie bardzo fajnie. On był redaktorem naczelnym Think Tanku, także A. będzie ciekawa rozmowa. Okej. Okay. No dobrze. Pozdrawiamy, to była super inicjatywa, trzeba do tego wrócić. Tak, działało całkiem nieźle. Słuchaj, jak wyglądało do tej pory projektowanie Twojego życia? W procesie, cały czas w procesie. Bezustannie je zmieniałam. To znaczy, to nie jest coś. Um... To nie jest proces, w którym założyłam jakieś cele 100 lat temu i się tego trzymam, tylko to jest proces dynamiczny. I właściwie nie mogę sobie przypomnieć czasu, w którym tego nie robiłam. To znaczy... Ale do, do czego dążysz w tym, w tym, co robisz? Do czego dążę? No. O Jezu, to jest stała. Dążę do tego, żeby jak najwięcej się nauczyć i jak najwięcej się dowiedzieć o świecie i o sobie. I jak największą uzyskać plastykę. E, tego, co się może wydarzyć w mojej głowie i wokół mnie. A jak to osiągasz? Ehm, próbuję. A jak próbujesz dostaję, to osiągać? Dostaję po głowie, idę dalej. Czasem się zatrzymuję. Trzy kroki okay. wstecz, dwa kroki naprzód. Staram się nie wstydzić swoich porażek. A było ich dużo? Mm -hmm, pewnie tak. Nie wiem, to jest pojęcie względne. Ja bardzo lubię względność i bardzo lubię relatywność. To taka względnie najtrudniejsza porażka dla ciebie to? Najtrudniejsza porażka. Kurczę, nie wiem, to słowo mi nie odpowiada. Wiesz, to okay. są jakieś Największa nauka, którą wyniosłaś z czegoś, co nie wyszło do końca. Największa nauka? Żeby ufać swojej intuicji i absolutnie nie, e, nie zaniedbywać. Okej. Okay. A co to była za porażka? Doświadczenia, to była... że intuicja została schowana przez ciebie. Chyba parę było takich decyzji podjętych e, trochę nieświadomie pod wpływem jakichś sugestii mhm. e, i taki moment zawahania, czy iść w to, co czuję, czy iść w to, co wydaje się racjonalne, to, co jest sugerowane przez ludzi mądrzejszych ode mnie, ludzi bardziej doświadczonych, ludzi. Z których zdaniem się liczę, ale też czuję ich oczekiwania wobec mojego postępowania mm -hmm. czy wobec mnie. I wtedy nie posłuchałeś swojej intuicji? No, parę razy. Okay. Parę dobrych razy. I wtedy było I wielkie. To, i to jest ta lekcja, tak? Boom. Aha, no dobrze, słuchaj. Um... Ale też takie, w których się sama rozpędziłam. Wiesz, co, o porażkach się najcięż, najciężej mówię, o rzeczach, które, które cię. Mm, których, y, które były trudne. Na pewno y, zetknięcie się y, z y, telewizją to, y, to nie był projekt, który poszedł zgodnie z moimi wyobrażeniami. Mówisz o Asia Express? E, czy, no, wszystkie, czy wszystkie trzy? Nie, programy? nie, 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 nie. Właśnie, o Asia Express, bo, bo reszta była świetna. W sensie bardzo dobre doświadczenie. No modelki 3.0 było takim, takim powrotem dla ciebie, trochę, bo ty byłaś modelką, jak zaczynałaś swoją karierę w wieku 100 lat, tak? Mm -hmm, tak. I to A. było takie zrobienie dokumentu, który pokazywało, jak ten świat trochę wygląda, prawda? To był taki wrap-up. To, to był taki moment, w którym mm, chciałam sama do tego wrócić i sobie jakoś to podsumować. I zamknąć? I... Całkiem nie, ale w pewnym sensie było to zamknięcie, uporządkowanie tego, rozliczenie się. W pozytywnym sensie, e, z tego etapu mojego. A życia. skąd pomysł na taki dokument? Skąd pomysł na taki m, dokument? Wiesz co, ja zawsze lubiłam dokumenty. Mm -hmm. Bardzo lubię kamerę. E, bardzo lubię być za kamerą, nie przed kamerą. Okej. Okay. Lubię opowiadać. Bardzo lubię obraz. Bardzo lubię opowiadać obrazem. Lubię rozmowy i postanowiłam. E, Pokazać, opowiedzieć o tym, jak wygląda światło, o którym mnie bardzo wiele osób pytało i miało wyobrażenia kompletnie niezbieżne z tym, czego ja doświadczyłam, mhm. więc chciałam to opowiedzieć swoimi, swoimi słowami, swoim, um, swoim okiem, ale chciałam to zderzyć z moimi koleżankami, bo moje doświadczenie było w pewnych elementach podobne do reszty. Ale w bardzo wielu odmienne i bardzo dużo się nauczyłam, i fajnie było spojrzeć na to z perspektywy innych dziewczyn, moich koleżanek, które mhm. doświadczają niby podobnych schematów, mechanizmów, e, w tym samym środowisku się kręcą, ale po pierwsze na przestrzeni różnych lat, po drugie ze swojej perspektywy, ze swoim backgroundem, ze swoim e, odczuwaniem. E, I to było szalenie fajne, bo mówiłyśmy o tych samych rzeczach. Wiele było w punktów wspólnych. Tak, wiele było punktów wspólnych, ale też ich attitude, ich stosunek do tego był często bardzo odmienny do mojego. I zupełnie Jak inaczej. Jak bardzo odmienny? Czy, czy jest jakieś jednostki? Polemi jednostki? Nie no, jakiś, to... jakiś przykład taki, jakąś anegdotę z tego, co cię... Tak, wiesz, no, byłaś mentorką poniekąd, będąc po drugiej stronie kamery. Coś, co cię zaskoczyło w rozmowie z tą z tych no, mm -hmm. um, co jeszcze się nauczyłaś? Mm -hmm. No, co każda z nas potrafiła z tego wyciągnąć dla siebie, na okay. przykład. E, I jak podchodziła do, e, czy w kategoriach sukcesu, czy w kategoriach nauki, czy w kategoriach tracenia czasu, czy zyskiwania. E, um, pamiętam, jak na przykład Monika Jack, e, świetna dziewczyna, strasznie mądra. E, powiedziała, że nie warto jej zdaniem mówić o złych rzeczach, nie warto mówić o e, słabych e, czy trudniejszych elementach tego, mm -hmm. bo my jesteśmy takimi szczęściarami, i tak wiele dobrego doświadczyłyśmy e, zupełnie bez z przypadku zupełnie w sposób nieuzasadniony, nie napracowałyśmy się na to, mm -hmm. e, że Opowiadanie o czy w ogóle roztrząsanie tego, co w tym świecie nie jest idealne i trudne. I e, jest trudne, nie ma sensu. Jakby ona w to nie wchodzi. A ty się z tym nie zgadzasz? To było dla mnie zaskoczenie, ja się z tym zgadzam, no bo sama to podjęłam. Bardzo, wiele, bardzo z wielu rzeczy musiałam rezygnować wchodząc w ten świat. Bardzo wiele, ja chciałam studiować fizykę. Słuchaj, a jak wygląda kariera modelki? Od czego to się jak zaczyna? Jak wygląda kariera modelki? Wow! E, efekt końcowy? Na zdjęciach? Czy w procesie? Tak. Gdzie to się zaczyna? Gdzie to się zaczyna? Czy Gdzie, gdzieś zapukać, prawda? Do drzwi, żeby stać się modelką? Jakie to Albo są ktoś drzwi? do ciebie puka. O, część Co trzeba. Okej. Okay. Ja jestem nie spoza puka. tego świata, więc nie wiem. To jak wygląda? Ktoś do ciebie zapukał, czy tam do modelek Z... puka i co? No. Cię na ulicy i mówi ci, że ty powinnaś być modelką. Ale to takie trochę creepy jest. To Nie wiadomo, że ten jest. człowiek nie jest przypadkiem jakimś. Nie wiadomo, e, <grym> jakie ma intencje tak naprawdę. Tak. No i możesz to potraktować jako zagrożenie, okay. a możesz w niektórych z tych propozycji e, to rozpoznać e, jakąś szansę. Tylko masz 14 lat i masz bardzo niewiele czasu na to, żeby. I doświadczenia, żeby to, żeby to rozpoznać. No Dobrze, pukasz do tych drzwi lub te drzwi pukają do ciebie, mm -hmm. że się tak wyrażę. Myślisz, Znajdujesz się w jakiejś człowieka. agencji chyba, tak? Czy jak to, jak to wygląda? No, najpierw przyglądasz się tej osobie, czy ona mm -hmm. ci brzmi jako jak osoba, której byś zaufał, za którą warto by pójść. Ona ci przedstawia jakiejś agencji. Um, próbujesz jak najwięcej zdobyć informacji o tej agencji. Um, tak jak szukasz lekarza. Czy on ma jakieś rekomendacje? Czy ktoś o nim kiedyś słyszał? Czy nikt nie umarł po wizycie? E, I tak dalej. I starasz się, jeżeli chcesz w to inwestować, pracować z jak najlepszą e, agencją, agencją, czyli z taką, która ma prestiż jakiś. Najlepiej międzynarodowy, tak? No, myślę, że mm, tak, zdecydowanie. A, a, jak, a jak wybierasz taką agencję, będąc 14 osobą czy 15-letnią osobą? Tak samo, jak wychodzisz na obce rynki. Zadajesz pytania ludziom, którym ufasz, którzy wiedzą, jak poprzez network trochę. Mhm. E, dowiadujesz się, że koleżanka była w jakiejś agencji, e, fajnie sobie poradziła, zrobiła jakieś tam kontrakty, i próbujesz poprzez swoje znajomości dotrzeć do niej i spytać się, co powinnaś ty zrobić. Okay. Jaki warsztat? Czego trzeba się nauczyć, żeby być dobrym modelem czy modelką? Każda osoba ci podpowie coś innego i będą dla niej ważne inne rzeczy. Um, ale z Twojego doświadczenia. Z mojego doświadczenia przede wszystkim um, praca nad sobą, taka otwartość i poczucie um, to jest ten balans. Ile wchodzimy, ile zaufamy drugiej stronie i potrafimy się zaadaptować. Do sytuacji, czyli przy wchodzę, do, do tej, wchodzę do tej agencji, czy mm, do pracy, do tego studia z nastawieniem, że em, ci ludzie mi, mnie czegoś nauczą, że, że, mhm. mm, że to będzie fajna przygoda, że sobie poradzę, em, pozostanie otwartym, em, pozytywnie nastawionym. Em, Devoted, czyli e, za, takim zaangażowanym, takim, który daje z siebie dużo. Czy to jest męczące? Bo ty dużo latałaś, byłaś międzynarodowo. To jest takie w, w, fizycznie wykańczające, czy to jest po prostu przygoda, hej, poznajesz świat? Pewnie, pewnie. No, po fashion to chorujesz. Pierwsze, co, co robisz, w pierwszego wolnego dnia bez. Tygodni. Ale ee... chorujesz zmęczenia, tak, z tak. diety, masz, z czego? Masz wysoką gorączkę leż w łóżku. Dosłownie? Tak, i, i po prostu dochodzisz do siebie, bo nie masz przez ponad miesiąc ani jednego dnia wolnego, i pracujesz od rana wczesnego do bardzo późnych godzin, dzień, w dzień. I często nie masz kiedy zjeść. I to jest bardzo stresujący proces, bo jesteś ciągle odrzucany albo e, ciągle ktoś ma do ciebie wobec ciebie Ciągle dużo ktoś patrzy na ciebie i ocenia Cały swój czas. wygląd, tak? Tak. I to trzeba mieć, I chyba grubą, trzeba mieć grubą skórę, żeby wytrzymać to, czy nie. Ehm, tak. Za duża, za mała, za gruba, za chuda, tak. tak. No przede wszystkim nie masz nad tym żadnego, żadnej kontroli, jak, jak cię, jaki będzie twój sukces. Nie, nie ma takich czynników. Zadałeś pytanie, jak być dobrą modelką. Ja sama mhm. sobie to zadawałam. To pytanie, jak miałam tam 17 lat, 18, i, i to, co było najtrudniejsze, to ta bezradność, bo, bo to nie odbywa się na poziomie tego, co ty możesz zrobić, jak się możesz przygotować. Możesz ewentualnie panować nad tym, jaki masz do tego stosunek, czyli będziesz pozytywnie do tego podchodził um, z otwartością. Z, poczu czym, z poczuciem, że się uda. Tak, żeby ludzie chcieli że pracować nie wstydzisz, z tobą. Że Tak, że jesteś pewny siebie. Panować nad tym. Czyli po prostu panować nad tym, jak cię ludzie odbierają. Ty powiedziałeś, że nigdy nie widziałeś mnie za, yy, onieśmielonej. Ja jestem wiecznie onieśmielona. Wiecznie się czegoś wstydzę. Wiecznie nad tym pracuję. Tylko nikt tego nie wie. Okay. To jest mój warsztat. I... Yy, A zrobiłabyś to czas, raz? Byłabyś modelką ponownie? Gdybym miała 17 lat? Mhm. Tak. To cię chyba świata nauczyło, prawda? Wszystkiego mnie nauczyło. Być modelką, wyrywać się z domu, wyrywać się ze schematów, wyrywać się z miasta, w którym masz e, już zbudowany jakiś obraz. Ale wyrywa z korzeniami, prawda? E, kompletnie nie. Tam, tam wiesz, no, okay. zasiali jednak, jak <laughs> miałeś parę lat, nauczyć cię języka polskiego. E, więc mówisz dalej w tym języku i tak samo zachowujesz pewne wartości i masz jakieś tam podstawę tożsamości. To z ciebie nie, nie jest wyszarpywane, ale, ale dużo jest wyszarpywanego i mm, zastępowanego nowym. i myślę, To jest że... trudny zawód? Co to znaczy trudny zawód? No, bo mówię, że psychicznie trzeba to wytrzymać z jednej mm -hmm. strony, z drugiej strony fizycznie bywa różnie. Mm -hmm. Jest no, jakaś przygoda. Na pewno trzeba mieć jakieś do tego, um, trzeba na mieć pe... do tego predyspozycje. trzeba mieć odporność psychiczną, na pewno e, trzeba mieć dobry background um, rodzinę, wsparcie. E, um, trzeba umieć być elastycznym trzeba mieć tą, tą ciekawość tą skłonność lekką do ryzyka. E, um, trzeba po prostu znaleźć się w takich warunkach, a to nie są takie zwyczajne warunki, to nie jest. A to, że ty zaczęłaś pracować w modelingu, to był przypadek czy to był projekt, który podjęłaś i poszukałaś i znalazłaś? To było uwarunkowane moją ciekawością. Ja miałam zupełnie inne plany. Ja miałam być fizykiem e, i bardzo na to pracowałam. E, uczyłam się e, na Politechnice przed tym jak podjęłam studia, chodziłam na jakieś zajęcia, e, marzyłam o studiach i nagle pojawiła się propozycja. Tak, którą zawsze odrzucałam. W to znaczy od 13 roku życia <grym> aż do 17 ją odrzucałam po prostu. E, Spróbowałam zrobić jakąś sesję, e, liznałam tego środowiska, mi się nie spodobało. E, I dopiero jak miałam 17 lat, to znalazłam tą agencję, która mnie do siebie przekonała, czyli przy, m, paryska agencja IMG. Mhm. Ona jakby ludzie, którzy w niej pracowali, i ich podejście do. Tej pracy bardzo mi się spodobało. Ja się czułam tam A jak co z profesjonalistycznie. Ich profesjonalizm. Okay. To, że można było po prostu e, oddać im siebie w swoje ręce i miałam poczucie, że są niezwykle eleganccy, prestiżowi. E, Agencja zajmuje dbali. się wszystkim, prawda? Zajmuje się sprzedażą e, ciebie jako imidżu, dojazdem, twoim noclegiem. To wszystko jest. E, w rękach agencji, czy nie do końca? Eee, ja w ogóle się na tym nie znam, więc zadaję trochę pytania w ciemno. Trochę w zależności od tego, ile sam potrafisz. To jest okay. tak jak z ekspatami. Może być ktoś, kto, kogo trzeba kompletnie ogarnąć, czyli mhm. wszystko mu załatwić, a może być ktoś e, pewnie bliższy moje, m, m, mojej osoby, e, że sama sobie chce znaleźć mieszkanie, e, rozpoznać. E, e, I na pewno, na pewno uzbrajają Cię w rozumienie, jak, ten, jak to środowisko działa, czy jak ten biznes działa. Co możesz dobrego, jaką dobrą wykonać pracę na castingu, w pracy z tymi ludźmi. Na pewno pracują nad Twoją głową, nad tym, jak rozumiesz to, co się dzieje dookoła. Czyli budowanie twojej, Twojego wizerunku, budowanie Ciebie na rynku jako produktu, bo jesteś produktem. Więc oni prowadzą Cię w taki sposób, żeby to nie było... Chaotyczne. żeby ten, żeby ten żeby... produkt miał spójność i najlepiej się sprzedawał, prawda? I żeby tak chronić też go przed Wartość błędami, jego, tak. tak. Przed, przed takimi sytuacjami, które mogą e, spowodować, że nie jesteś produktem luksusowym. A czemu zdecydowałaś e, skończyć z modelingiem jako taką główną częścią tego, co robisz? To nie jest tak, że była podjęta jedna decyzja i to nie jest tak, że ja się kompletnie na to zamykam. Zdarza mi się zrobić jakąś kampanię uh -huh. i jakieś zdjęcia i wciąż Ale to, to robię. Nie. nie, to, że zajmuje się tym mniej wynika z tego, że po prostu mam inne ambicje i mam, mam inne zainteresowania, którym e, którym lubię poświęcać czas. Technologia. I, tak, technologia między innymi, e, które po prostu bardziej mnie na tym etapie m, angażują. To jest, to jest naturalne, że w pewnym wieku dres też do innych rzeczy, jakby tamten temat się dosyć wyczerpuje, już go znasz i jest to cały czas dla mnie przyjemne, natomiast y, nie mogę powiedzieć, żeby mnie to ciągle rozwijało. A czy studia w ogóle są potrzebne w tej chwili, żeby odnieść sukces? Żeby odnieść sukces? To też jest pojęcie względne. Um... Ale ty skończyłaś studia, więc coś tak. ci dały. Pytanie, czy, czy... Tak, ja uważam, że warto jest zacząć co najmniej studia. O. Myślę, że. Jak powstał Google. O chłopacy z, 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 zrobili doktoraty. Tak, ale poza tym, co oni zrobili, to z czego wynika ich metodologia? Ze Stamfordu. Z biblioteki. Tak. Z tego, jak indeksujemy książki, z tego, jak, 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 jak znajdujemy informacje, tak? Więc oni no, nie wymyślili koła od początku. Tylko zainspirowali się jakąś metodologią, i szkoła daje ci różne. Procesy, różne metodologie wypracowane przez Nigdy innych nie ludzi. nie myślałem, że Google się inspirował biblioteką, ale być może. Okay. Znaczy, ty, tak ja to rozumiem. Dobrze, dobrze, dobrze. <laughs> tak kombinuję. Może być to kompletnie, kompletnie. Czy studia dały ci coś w tym momencie, bo masz lepsze zrozumienie yy, świata i jakąś inspirację, tak? Czy Wiesz, co? Warto? To, co Dziewczyny robią karierę modelki, czy modele robią karierę modelki. To mm -hmm. pytanie, czy to jest coś, co hej, lecimy w świat, czy budujemy coś. Z tyłu na te dni, kiedy się kończy ta kariera, bo ona się kiedyś kończy, prawda? To też zależy. <grafię> ja okay. będę mówić ciągle o względności. Wiesz, to, to musimy się przyzwyczaić. Ty teraz budujesz swoją karierę w oparciu o media i popularność. Czego ciebie to nauczyło? Teraz nie. <grafię> Aktualnie nie. Okay, do tej pory budowałeś swoją karierę o media i popularność. Przez jakiś czas. Mhm. Tak. Czego ciebie to nauczyło? Mogłabym wyliczać. Ale przede wszystkim nauczyło mnie, bo to jest zupełnie inny świat i on ma zupełnie inne reguły gry niż te, okay. które... To ja próbuję wejść do tego świata tylnymi ty, ty drzwiami przez YouTube, a, więc poproszę o reguły gry, żebym wiedział, w co gram. I pozostać sobie są w niszy, to tam jest najfajniej. Dobrze. To jest to miejsce, gdzie spotykasz się z tak wieloma uszami, tak z wieloma oczami i tak wieloma sposobami przetwarzania informacji, że to, co wysyłasz, nigdy nie zostanie przez wszystkich zrozumiane w taki sposób i tak percepowane w taki, w taki jak sposób jakbyś jak chciał. Okay. Bo to, jak nadajesz, to też nie do końca masz nad tym kontrolę. Ale to jak sobie wyobrażasz, że to podajesz, nie ma odzwierciedlenia, jakby po, pomiędzy tobą a tą masą, tymi uszami, każdym uchem i każdym okiem, z którym się zetkniesz, jest jakiś zestaw pośredników. Okay. I to są media. I oni zniekształcają tą wiadomość? Czy I ona się naturalnie jak, zniekształca? I to, jak te media rozumieją to, co ty chciałeś przekazać. No media szukają sensacji, żeby było oglądać. Jaką prawda? mają intencję <grym> za tym e, i co z tego wyniknie, i jaki fragment z tego dotrze do osoby, od, do odbiorcy, to jest, to jest po prostu taka droga. Mhm. I, I nie należy po prostu. Poza tym dochodzi e, element tego, że nigdy nie dogodzisz, nigdy nie trafisz w gusta e, wszystkich. E, bo kawa zawsze jest dla kogoś za ciepła, dla kogoś za zimna. I nigdy nie będzie idealna dla każdego. Czy masz... nisza jest dobra, bo ma się tych ludzi, którzy lubią tą temperaturę tak, kawy. Tak, nisza po prostu ciebie wybiera, a ty wybierasz ich. I... To czego jeszcze można się nauczyć? No i to zrobienia przenieść... kariery w oparciu o media i popularność. No i to można przenieść na, na swoje życie takie normalne już na gruncie. Um, czyli to, że wybierasz wokół siebie takich ludzi i taką energię, która ci służy, albo cię inspiruje, albo powoduje w tobie poczucie bezpieczeństwa, E, poczucie akceptacji albo, e, albo cię stymuluje, em, no, albo sprawi ci przyjemność. E, nie starasz się. U, u, uczy to tego, żeby być mimo wszystko, mimo że dostajesz kopniaki, być sobą, nosić dogodnie, z odwagą, e, przyjmować konsekwencje. Tego, bo na tym polega dorosłe życie. Jak się na coś decyduję, nie oglądam się na boki, nie oglądam się e, za siebie, tylko biorę pełną odpowiedzialność za konsekwencje swojej decyzji i robię to, co ja chcę robić z pełnym przekonaniem. jeżeli 90% osób, które to obserwują, tego nie zrozumie, to te 10% jest tym, co, co, co jest dla mnie ważne. Albo w ogóle tylko moja, moje, moje jakby spełnienie, czy Poczucie satysfakcji, czy to, gdzie to mnie zaniosło. Czy to jest jasne, Bo nie. Ja tak... Ale powiedziałeś, że dostajesz, <laughs> że dostajesz kopniaki. Na czym polegają kopniaki, jak jest się z osobą publiczną? No, na ocenie. Na bardzo. Ale często. to wtedy szukasz tej oceny na zewnątrz. Ja jej nie szukam. Ona przychodzi. <laughs> Ona przychodzi. A, rozumiem. To, nie, to nigdy nie jest tak, że szukasz tej oceny. Znaczy, możesz być na nią otwarty, lub nie. Możesz ją zauważyć, lub nie. To jest, to jest Twój Czyli wybór. Czyli jak nie zauważasz, to się zamykasz i wtedy jesteś bezpieczniejsza, tak? Yy... Czujesz się bezpieczniej. Nie wiem, czy się zamykasz, ale na pewno jest to, jest to jakiś proces selekcji tego, na czym skupiasz uwagę. Tak? To ty de decydujesz mm -hmm. o tym, gdzie, yy, gdzie ładujesz tą swoją energię. Czy będziesz się zamartwiał nad tym, że ktoś cię ocenił i ma jakieś wyobrażenie o tym, jaki powinieneś być, co powinni zrobić, jak to można było lepiej albo gorzej, co jest żenadą, a co nie jest żenadą. No ale wystąpiłaś w Azja Express, które zostało zmontowane w pewien sposób. Ty miałaś pewną postawę, która y, miała cię doprowadzić do zwycięstwa albo nie. W ostatniej chwili... Twoja współuczestniczka nie mogła pojechać, dobierałaś kogoś innego. Mm. Więc z jednej strony to była fajna przygoda, żeby zobaczyć Azję, z drugiej strony wynik tego było fala hejtu, która dotarła w pewnym sensie. Do takiego I takiego... Ten, czego ciebie to nauczyło? Na pewno nauczyłam się tego, jak się robi buzz wokół programu, jak, jak można zadbać o jego oglądalność i że to jest podstawowy Ee, podstawowy cel. A twoja taka osobista lekcja, co, wy, co udało ci się wyciągnąć z takiego, mm -hmm. z takiej sytuacji, że weszłaś to w jakimś celu, a ten cel się okazał dla stacji czy dla całej reszty zupełnie inny? No wiesz, to był czas, który y, wymagał ode mnie y, zagłębienia się w siebie i wrócenia do podstaw. Czyli zejście na Ziemię, mhm. em, spotkanie się z najbliższymi, em, na gruncie, na prawdziwym gruncie. Czyli takie znalezienie fundamentu swojego? Tak, takie. Yy, no bo to jest świat abstrakcyjny, nie? Te wszystkie liczby, one niby istnieją, ale to jest w gruncie rzeczy jakaś abstrakcja. Oni mają o tobie abstrakcyjne wyobrażenie, mają wiedzę przesianą przez. E, jakiś montaż, jakąś, jakiś kontekst, potem jakieś przetwarzanie medialne tego tematu, potem nakręcenie wzajemne, bo e, tam jest wiesz, taki kołowrotek zwrotny. Więc to, to jest jakiś proces i, i to jest naprawdę dos w dosyć dużym stopniu abstrakcja. To... to co jest tą podstawą, Renaty? Podstawą. Mówiłaś, że Ren wróciłaś do podstawy. No z musisz wrócić... To co to jest? Tak, no to to jest rodzina. Okej. Okay. To, to jest twoja przeszłość. To są lata twojego dorastania. To jest to, co pamiętają o tobie, wiedzą o tobie ci, którzy cię naprawdę znają i ci o tym przypominają. I ty sobie w to też wchodzisz. i. Czyli przestaniesz wierzyć w ten drążyć. wirtualny świat, wracasz do takiego rzeczywistego? No, odbudować takiego poczucia tożsamości, no bo nagle masz taki, taki zupełny dysonans, nie? Jakby masz jakieś wyobrażenia o sobie, jakąś wiedzę o sobie i Codziennie tego nie updateujesz jakby nie jesteś tego w 100% świadomy, co o sobie myślisz. I, em, i, i, i tylko masz jakieś poczucie tożsamości nie? i jakby you take it for granted, ono tam jest. nie? I nagle ktoś cię to totalnie wywraca i pokazuje ci nie, ty jesteś zupełnie inną osobą. Okay. E, I ty na to patrzysz i tak o Jezu, zawsze myślałam, zawsze miałam takie poczucie, że wszyscy właśnie czują się ze mną bezpiecznie. E, zawsze miałam takie poczucie, że znaczy, zawsze dostawałam feedback, że jestem osobą empatyczną, że jestem osobą ciepłą, że jestem osobą dbającą o ludzi, że jestem. A wtedy wisi e, widać co innego. Tak? A tam jest kompletnie odwrócony wiesz i masz takie. I to co, to, co też traktowałeś jako swoją wartość, i coś, kompetencje, coś, co dawało ci poczucie, że dasz sobie radę w tym świecie. Masz jakieś poczucie kontroli, jakieś poczucie sprawczości, to z kolei jest bardzo źle przedstawione i bardzo źle odbierane. Jako, bo wiesz, każdy, każdy, każdą kompetencję czy każdą umiejętność można sprzedać pozytywnie lub negatywnie. Można powiedzieć, że ktoś jest ambitny, a można powiedzieć, że ktoś jest yy, dąży, wiesz, to yy, jakie jest słowo pejoratywne w tym obszarze. Ambit... Ja nie znam żadnego. Ja uważam, że jeżeli ktoś się gdzieś <laughs> idzie i, i próbuje, yy, próbuje jakby yy, coś zbudować i tak dalej, no to to jest pozytywna cecha. Ja będę ale... drążył do tej lek lekcji i tego mięska. Ugruntowałaś się, wróciłaś tak. do rodziny i co no, się stało? Jak potem na to spojrzałaś, to doświadczenie? No do rodziny, i do swojej, do swojej mm -hmm. jakby do siebie. Nie? Okej, okay, znalazłaś to, tego wewnętrznego sobie. siebie i. No, i cudownie. I, Czyli to <noise> i wszystko, to ten wraca... szum, który się wokół działo, przestał być sztormem? Tak, tak, to jest bardzo dobra, bardzo dobra metafora. To mm -hmm. jest tak, że miałam poczucie, że uff, wypłynęłam gdzieś na wariacki biały szkwał i nie wiem, co się dzieje kompletnie. Naprawdę, ja nie miałam poczucie, że ja nie wiem, co się dzieje. Nie mam, jestem po prostu gdzieś rzucana. E, moje imię jest, wiesz, w, 15 artykułów. Weszłaś dziennie. jakby za szybę i mogłaś podziwiać ten sztorm przez bezpieczeństwo. Tak, przez i tak. Wycofałam się do tej kajutki. Cisza. I w ogóle, wiesz, blisko rzeczy, nie? Okej, okay. a nie miałaś takiego postanowienia, dosyć z tym, nie będę tego więcej robiła. Nie chcę być w telewizji, bo to działa tak na mnie? To, byłaby, to byłoby poddanie się. To znaczy, na pewno wiesz, po pierwsze, wchodząc w to, to nie było tak, że ja miałam decyzję o tym, o, to jest mój kierunek, ja chcę w to inwestować, to jest coś, co rozpoczynam, to jest moje nowe życie, ładuję tam wszystkie armaty i, i już nie. Ja tam pojechałam do Azji pościgać się, e, znaleźć parę miejsc, znaleźć parę rzeczy, e, sprawdzić, jak sobie poradzę z szukaniem noclegu i ze spaniem na podłodze. Jedzeniem ekscytujących, dziwnych rzeczy. Ekscytujących tak? rzeczy, dokładnie. Yy, I w tym obszarze absolutnie coś się spełniło. I yy, Nauczyłam się trochę laotańskiego yy, i yy, doświadczyłam tego, jak każda kultura inaczej yy, na inne rzeczy reaguje pozytywnie i negatywnie. I fajnie, tam, było, tam na miejscu było bardzo fajnie. Zderzenie z tym. Czyli ten szturm nadszedł później po, po wypuszczeniu. Modelki, kręci... później. Modelki kręciłaś tuż po, po Azja Express, dobrze pamiętam? Tak, po A. powrocie z Azji. Ale przed, przed, emisją, przed Azji. emisją. Tak, bo tam było pół roku, nad kiedy oni pracowali sobie nad tym materiałem. Tak, tak, bo to się ten montaż odbywa. No, ale postanowi postanowiłaś wrócić do telewizji, do tańca z gwiazdami, pomimo tych tak, tak. wszystkich sztormów, tego wszystkiego. A właściwie w nawiązaniu do tego. Po do co? Tego, właśnie, żeby y, upomnieć się o swoją wrażliwość i o to, jak ja. Z przytupem to było, gdyby ktoś nie zauważył. Tak. Poprosimy o przytup jeszcze raz. Dobrze. Ale to było tak paluszkiem. Tak, takie, takie miękkie, ciepłe. No pozytywne. więc po co, po co wróciłaś do, e, do telewizji, do tańca z gwiazdami? Znowuż takiego. Główną, główną mm, motywacją było to, że ja kocham tańczyć. I mi to po prostu daje ogromną okay. frajdę i radość. I chciałam... Jaki jest twój najbardziej ulubiony taniec? Mm, jaki jest mój najbardziej? Balet, oczywiście. To okay. jest no no A w tańcu z, z gwiazdami wyszłam... baletu. Nie ma specjalnie. Ha, no wiesz co? Przecież ja nie oglądam telewizji, więc zaraz w życiu obejrzałem, obejrzałem taniec z gwiazdami. Ty też nie oglądasz telewizji? I tu je, i to jest Ale jeszcze nie punkt oglądasz telewizji. Nie masz wspólny. telewizora? Nie mam, nigdy nie miałam. W sensie nigdy Ale nie Ale występujesz w domu. telewizji nie oglądasz? Tak, właśnie. Widzisz. Ale przepraszam, to ja się pogubiłem trochę. Proszę to <laughs> rozwinąć. Co jest w tym dziwnego? W sensie, no właśnie to jest ten grunt, Czyli nie? Nie jesteś. Targetem dla telewizji, ale mm. jesteś osobą, która w niej występuje. Nie jestem targetem dla telewizji. Eee, nie, 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 nie. Okej. Okay. <noise> Dlatego miałam takie małe wyobrażenie o tym, w co wchodzę, bo ja nie jestem czytelnikiem mediów, które o mnie najczęściej piszą. Nie jestem odbiorcą telewizji. A jakie media najczęściej to piszą? No, jednak te związane z showbiznesem. A okay. show business jest jakby przeze mnie przez całe życie pomijany. Jakby ja, ja się nim niespecjalnie. To nie jest mój temat. Ale jako tu. zainteresowanie. No, Ale tu. w konkretne programy, w konkretne. Okay. To powiedz, czego nauczyłaś się? To było mniej o medialności, to było mniej o tym. Bo widzisz, ja. Y Chyba traktuję te projekty mm, tak trochę bliżej gruntu. To znaczy, my sobie tutaj siedzimy w pokoju, i tak naprawdę są tu dwa krzesła, ty i ja rozmawiamy sobie, i mnie interesuje ta część. A ona potem leci gdzieś ta tam. Tak, ta rozmowa. Ta rozmowa, ten materiał. Potem gdzieś tam leci, robi się medialna, robi się, yy, wiesz, ktoś tam je to obrabia, z tego się robi jakaś historia. Ja dopiero tego świata się uczę. No, a ja. ja yy, Dużo się o nim nauczyłam, ale w pracy lubię być tu. i... Znaczy w takiej rozmowie, te-te-te, tak? Tak, dokładnie. I tak naprawdę, popatrz, dobrym przenoszeniem byłoby bycie na scenie. Ja bardzo dobrze się czuję jako host na przykład. Lubię być w panelu, lubię rozmawiać, lubię być na scenie, lubię być przed kamerą. To jest fajne, ale tak naprawdę na tej scenie jesteś sam, jesteś w takim małym pokoju. W takim bąbelku. W takim bąbelku i to jest twój świat. I to, co mówisz, to, co wysyłasz, to jest twój świat. I nie jesteś w stanie, chyba tego nie robisz, mam nadzieję, znaczy, nie wiem, czy nie mam nadzieję, ale ja tego nie robię, nie myślę o tym, co ci ludzie w tej chwili mówią, jak y, myślą o tym, co mówię, jak to przetwarzają. Ehm, staram się mieć z nimi kontakt oczywiście, wysyłać do nich sygnały i coś tam odbierać, ale to jest troszeczkę twoja... Niezależna przygoda. To znaczy... Czy ta bańka medialna cię już prysła? Już się nauczyłaś, doświadczyłaś i nie chcesz tego robić więcej? Nie, ja się nie zrażam tak łatwo. To znaczy, okay. są elementy, które mnie w niej nie interesują i na pewno uważam, że nie są czymś budującym dla mnie i na pewno są dla mnie trudne. Ja się w tym po prostu nie, nie odnajduję, na mnie to dobrze nie działa. E, ja nie umiem się ekscytować pewnymi rzeczami. Ratingami tak jak... i tak dalej, tak? E, ratingami? Czy czym? Ekscytować czym? No, są różne elementy tego świata, które, yy, które mnie pewnie mniej kręcą niż innych. Nie wiem, bo to troszeczkę. <laughs> o Boże. No, dobrym przełożeniem na to będzie to, że ja w Azja Express myślałam o tej przygodzie tam. O tym, jak będziemy okay. tam, będziemy się A nie dzigać. o tym, jak się to będzie emitowało. A nie o tym, co się będzie działo, jak to się pojawi na ekranie i jak będą odbierane moje słowa i y, czy tam może być jakaś gra, czy tam może być, wiesz, podwójna, czy tam może być y, jakaś intryga. To już nie są rzeczy, które, które ja jestem w stanie y, przetworzyć, czy w ogóle ch chcę w nie wejść. Czy... Mhm. No. Chciałam wrócić do tańca z gwiazdami, bo to również jest fizycznie wyczerpujące doświadczenie, prawda? Mhm. Ile miałeś treningów e, w tygodniu? Codziennie, 6 godzin dziennie. Codziennie, 6 godzin dziennie? Codziennie, Miałam wolne na święta. A się jedną tań tańczy sobotę. się raz w tygodniu, rozumiem? Tańczy się raz w tygodniu. I potem przez, 6 dni, przez 5 dni się zasuwa, tak? Czy ja 6 dni? w niedzielę masz jakieś tam, mm, w sobotę, e, w sobotę masz luźniejszy dzień? Czyli okay. dzień po emisji? Um, ale masz jakieś tam nagrania. A w niedzielę też już ćwiczyłaś? Oczywiście. Czyli od niedzieli do... To na żywo jest, prawda? Taniec z gwiazdami? Taniec na żywo jest, tak. Taniec na żywo jest z gwiazdami. Tak. <głos> <głos> Dobrze. Czyli to jest 36 godzin pracy dla jednego rodzaju tańca. A 6 dni. Mhm. No. Czy tam 5 dni, 30 godzin. Sprzedam to dużo, na... czy to mało? To było tyle, ile ja robiłam. To jest dużo. To jest dużo. Mhm. No to jest bardzo wyczerpujące. A co się z tego nauczyłaś? O, ja odzyskiwałam siły tam, wiesz, budowałam, odbudowywałam swój organizm i. E, Bo to jest fizyczny wysiłek, psychiczną. tak? Okej. Okay. Jest to ogromny wysiłek, e, na pewno, ale każdy wysiłek Cię wzmacnia. To znaczy, to jest. E, to nie jest tak, że m, wybierasz się na pustynię i ona Cię wykańcza, tylko z każdym dniem jesteś silniejszy i czujesz to w sobie, i, i, i rośniesz, i to jest fantastyczne. Okej. Okay. Poza tym, no, totalnie mnie to kręci. Ja się nie męczyłam, wiesz, męczyłam fizyczność. fizycznie. To, ta fizyczność cię kręciła, czy to, że się uczyłaś nowego tańca, Nowego co? tańca. Okay. Znaczy, fizyczność też... Nie, chyba przede wszystkim ten taniec, zajaranie po prostu tym, że jest muzyka. Na początku w ogóle, na pierwszych treningach, Mój trener nie mógł nade mną zapanować, bo ja po prostu każdy utwór, który puścił, e, a to była dobra muzyka. E, wiesz, ja próbowałam go zaśpiewać najpierw. Skupiałam się na muzyce, robiłam trening przy okazji, ale przede wszystkim interesowała mnie ta muzyka. Jestem z rodziny muzycznej i Czyli rozpra rozpraszałaś się, jeżeli chodzi o tańczenie, tak, a bardziej. Tak. To była o, właśnie. Do czego doszliśmy? To była walka o, moją, o moje Atencja. skupienie tu i teraz. To była walka o, tym, o to, żeby wiesz, każdą kolejną godzinę przetrwać i nie tylko przetrwać, ale ją z niej wycisnąć jak najwięcej. A więc dyscyplina na pewno. No i też poczucie pewności siebie, wiesz. Takiej budowa takiej, takiego poczucia, że. I'm good enough i w ogóle jest świetnie i um, posuwamy się do przodu. A skąd bierzesz to poczucie, że jesteś wystarczająco dobra? Uff. Codziennie nad tym pracuję. Jak? Nie masz lustra, więc nie możesz robić afirmacji? A, afirmację możesz robić zawsze i wszędzie. No, afirmacje przed lustrem się robi, czy nie? Uff. Możesz znaleźć na to swój sposób. To jaki jest twój sposób? Mój sposób... Y że jestem wystarczająco dobra. Przede wszystkim to sobie powtarzam. Mhm. Hmm, przypominam sobie, co mi się udało zrobić. E, przypominam sobie, że jestem tutaj po to, żeby się hmm, enjoy it. Tak? Twoje życie jest po to, i każda sekunda jest tak naprawdę po to, żebyś miał z tego frajdę i satysfakcję. A co daje Renacie frajdę i satysfakcję? Hmm, widzenie, że to, ile, jaki wysiłek w coś wkładam, ma rezultaty. I um, budowanie czegoś, um, rozwiązywanie jakiegoś problemu, rozwiązywanie jakiegoś problemu nie w kategoriach problemu, mm -hmm. który nas wszystkich boli i tak dalej, tylko bardziej traktowano jako, jako problem matematyczny. Ja lubię challenge, ja lubię, jak jest. Yy, Coś skomplikowanego, wchodzę w to i próbuję, kompletnie się na tym skupiam. Zamykam się w swoim pudełku albo, albo z grupą ludzi, e, tworzę buzy, burzę mózgów. Wyciągamy od siebie wzajemnie informacje i sklejamy mm, jakiś plan, jakąś La strategię. Fun. I to jest fajne. To jest mega okay. fan. Ale wiesz, to trochę brzmi jakbyś się skupiała na fanie, ale przecież jesteś w Girls in Tech Polska. No. Jesteś mentorem, także ty też pomagasz i oddajesz, to nie jest tylko branie, ale też jest dawanie. Dobrze to rozumiem. Tak, no w ogóle to, to też jest fan? To jest wszystko, wiesz, wymiana. Wszystko co robimy, to jest wymiana. To znaczy Co, co to znaczy wszystko to, co robimy jest wymianą? Nawet jak siedzisz i nic nie robisz, to oddychasz i wymieniasz tlen na dwutlenek węgla. W każdym... Okay. <noise> ciągle oddajesz <noise> temperaturę, przyjmujesz. Okay. Y, mówisz, komuś to zmienia mindset. Y, buduje go albo go, wiesz, zatapia. Y, ty od niego bierzesz jego energię. Jesteś w złym nastroju, to ktoś to czuje. Jesteś w świetnym nastroju, energię. możesz się nią podzielić. Masz jakieś doświadczenia, możesz je podsunąć. Możesz komuś zasugerować zwykłym spojrzeniem, że błądzi. A możesz komuś zasugerować, że ej, jesteś bezpieczny, wszystko jest w porządku. To Na wracając do tego czas. mentoringu i, i Girls in Tech i w ogóle tego, jak to robisz, po co to robisz? Dla spełnienia. A która część bycia mentorem czy bycia tam w tej organizacji Girls in Tech Polska jest spełniająca dla ciebie? Kiedy widzisz, że zmieniasz czyjś świat? I e, kiedy widzisz, że czyjeś czyjś spojrzenie na siebie e, się zmieniło w taki sposób, że mu jest łatwiej? Czy zainspirowałeś kogoś do, do czegoś, czy poczuł się właśnie pełniej? Kogo ostatnio zainspirowałeś? O, Jezu, jakie to nieskromne! Kogo zainspirowałam ostatnio? Pamiętam, że ostatnio z moją menti siedziałyśmy i ja ona mówi, mhm. Boże, strasznie się cieszę, że, że pogadałyśmy na ten temat, bo e, dałaś mi takie zupełnie inne spojrzenie na tę sytuację, m mówiłyśmy o sytuacji rozmowy z kimś. Mhm. E, I to będzie nawiązywało do tej frajdy. Może lepiej będzie łatwiej zrozumieć, co ja mam na myśli, mówiąc frajda. E, Wchodzisz w rozmowę, co do której masz jakby masz do siebie oczekiwania, że coś z niej wyniknie, ona jest dla ciebie trudna, i skupiasz się na tym, co ty możesz dać, i masz takie poczucie napięcia, um, a możesz na tą rozmowę spojrzeć w taki sposób, że ta druga osoba jest też ciebie ciekawa i, yy, i bardzo chętnie też opowie o swoich. Doświadczeniach, i mm, bardzo chętnie się podzieli informacją, bardzo chętnie cię wprowadzi w jakiś temat, i w ogóle cię nie będzie oceniać. I w ogóle o tym nie pomyślisz, żeby ciebie oceniać. I w ogóle nie będzie miała tych oczekiwań, które ty masz do siebie, w stosunku do siebie, wchodząc w tą rozmowę. I przewrócenie tej sytuacji. W I pokazanie ten sposób, tego drugiej osobie? Tak, pokazanie tego drugiej osobie jest no, dla, dla takiej osoby może być changing the game. Wiesz, może być takim, takim game changer. Okej. Okay. To po modelingu i po byciu w mediach, mm -hmm. jaki jest teraz następny obszar, którym Renata się rozwija i uczy? E, skupiam się. O, to jest dobre. Nad czym się skupiasz teraz? Dziękuję. Zadam to pytanie do repertuaru. <grym> e, skupiam się z powrotem na trochę środowisku technologicznym. Startupowym. Startupowym w, w jakiejś mierze. No, takie zainteresowanie są... startupów, dużo u ciebie było, tak się poznaliśmy zresztą. Tak. Tak? tak, to, się nie, to, się, nie to kończy, się nie zmieniło. To się nie zmieniło. Startupy się mogą w coś innego zmienić. To, Think tanki się zmieniły, hackatony. To teraz co robisz, że się tak wyrażę, w tym środowisku technologicznym? Zgłębiam jakąś technologię i próbuję e, z nią wyjść na rynki zagraniczne. Opisz swój typowy dzień. <laughs> Nie ma takiego typowego dnia. Jeżeli jestem w Warszawie i chodzę do biura, to jest w jakiś tam sposób bardziej usystematyzowane, ale ja bardzo dużo e, jestem poza Warszawą, mm -hmm. bardzo dużo latam i, e, mm, i bardzo chcę, żeby tak było i bardzo tego... E, no i czy to się wydarza naturalnie, więc w zależności od tego, gdzie jestem i co mam właśnie na tapecie, do zrobienia, w jakim jestem obszarze, to ten dzień różnie wygląda, ale zawsze mam jakąś rozbiegówkę dla siebie rano, to znaczy. Ale jeździ też regularnie do Stanów też yy, i tam spotykasz się ze sceną technologiczną, i tutaj czym tak. one się różnią? Sposobem komunikacji, mm, sposobem e, szukania rozwiązań, czy może pracy nad jakimś rozwiązaniem. E, ja bardzo lubię naszą, naszą e, nasze kombinowanie. Wiesz co, nie czuję się aż tak super pewnie, żeby tak prze, wiesz, przesądzać o wszystkich. Ja okay. bardziej się, wiesz, na razie mam taki etap spotykania się. spotykanie Spotykania się, relacji, nie? Re relacji z ludźmi i em, nie jestem z nimi jeszcze na etapie em, bycia w procesie budowania jakiegoś produktu, em, bo wtedy się dowiadujesz, jak oni przetwarzają Twoje okay. informacje, jak oni szukają rozwiązania e, jakiegoś. Ja jestem, ja zdarzam się z tym, co w komunikacji jest inne i my się zupełnie inaczej komunikujemy, zupełnie inaczej dajemy feedback. E, ja mam poczucie, że tam i Stany też są jakby bardzo pod tym względem różnorodne i Silicon Valley jest zupełnie inne niż, mm, niż inne Stany, ale ja spotykam się z E, takim bardzo szybkim feedbackiem, bardzo szybkim e, deklaracją, czy mnie coś interesuje, czy nie. E, Duża bezpośredniość. Tak, tak. Co, co jest dla mnie problemem. Jakby nie muszę... Czego jest to problemem dla ciebie? Nie, co jest dla mnie problemem, kiedy A, okay. ktoś tam siedzieli. E, Słuchaj, to jest super, ale my potrzebujemy i my, i, I słyszę od tej osoby, konkretnie co potrzebuje. Konkretnie o jego problemach, na, mm -hmm. na jakie problemy szuka rozwiązania. I to jest bardzo takie um, bezpośrednie i fajne. Um, podczas gdy w Polsce mam wrażenie, że bardzo dużo e, usłyszę rzeczy z okolicy, dużo jest takiego badania się, kim ty jesteś. Um, dużo mniejsza bezpośredniość. Tak, takie to jest obudowane i przez to się wszystko trzeba przebić. Kogoś po drugiej stronie trzeba bardzo wyczuć i znaleźć sposób na to, żeby przełamać tą ścianę. Okej, okay. opisz najlepszą decyzję, którą podjęłaś w życiu. Ja mam na nią pięć odpowiedzi, nie mogę się zdecydować. <laughs> Wiesz, co chyba pójście niesztampowo, po prostu z założenia, taką, takie przyjęcie, mm, przyjęcie, że wszystko wynika z Twojego punktu widzenia, wszystko wynika jakby z tego, jak, jak interpretujesz um, to, co ci się wydarza i, um, i tak samo podejście do jakiejś sugestii, gdzie powinnaś, powinieneś być, powinnaś i co robić, w jaki sposób rozwijać to życie, tylko po prostu nie jeżeli. A kiedy no, podjęłaś taką to jest decyzję? Takie, taka, bardzo dawno temu, nie pamiętam. Um, I to jest decyzja, którą nieustannie podejmujesz na nowo? Tak, bo to często jest... Y Pewnie wiesz, no, masz jakieś wytworzone automatyzmy, mhm. e, natomiast y, wiele jest takich momentów, w których możesz się ugiąć, do, dostosować, mm, schować głowę w moim odczuciu, bo to można ubrać w dobre słowa znowu, że o, potrafisz się dopasować do grupy, potrafisz współpracować, potrafisz. Um, Znaleźć swoje miejsce w szeregu. Dla mnie to są wszystko słowa, które wydają się. Mm, nie lubisz stać w szeregu. nas z jakiegoś. Wiesz, co ja. Bo nie lubię stać w szeregu w tym sensie, że ktoś ten szereg ustawił i on jest nieuzasadniony. Czy jest coś, co mogłabyś przestać teraz robić, co by poprawiło Twoje samopoczucie lub pomogło w Twoim rozwoju? Tak. Co to jest? <noise> mogłabym przestać się przejmować um, tym, czy ludzie z, czy, yy, przestać się to bardzo banalnie yy, będzie brzmiało a potem to po, po, mm, pogłębię przestać się ocenie, yy, przestać siebie oceniać. O, tak, bo tak naprawdę to przyjmowanie mm -hmm. ocen innych jest związane z tym, że siebie oceniamy, czyli to karmienie wewnętrznego krytyka. To jest, to jest coś, czego mogłabym się w końcu nauczyć, nie robić i byłoby mi bardziej dużo łatwiej, bo nie, nie wymagałabym się od siebie tak naprawdę sama, żeby być jakąś konsekwentną w pewnych rzeczach, bo, bo rzeczy się zmieniają, bo trzeba być, mm, trzeba być znowu. Warto być, wiesz, dynamicznym, plastycznym i się dostosowywać. Bo nie musiałabym być przez nikogo widziana jako spójna osoba, bo mogłabym po prostu angażować swoją energię w te rzeczy tylko i wyłącznie, które, które mi służą i które, y, które w jakiś sposób mnie rozwijają. I tak naprawdę to wszystko jedno, co myślą o tym inni, pod warunkiem, że ich nie krzywdzę, bo to ja będę miała kiedyś 80 lat i większość osób. Z którymi dzisiaj mam do czynienia lub miałam dawno, nie będzie przy mnie. Mm -hmm. I nie będzie mi gratulowało lub e, mówiło, że schrzaniłam, tylko będę ja. Ze sobą. Ze sobą. Sama? I to ja będę mogła. Nie, mam nadzieję, że nie, ale, okay. <laughs> ale y, rozumiesz, że to po prostu, a może jak będę miał 80 lat, może już będę, wiesz, ze swoich znajomych tylko ja. Czyli ja Bardzo rozumiem tą koncepcję nie mhm. y, samooceniania się przy pomocy szczególnie miarek innych, mhm. ale w takim razie, jak bierzesz feedback, jak ktoś ci daje feedback, to jak go odbierasz? Bo feedback niekoniecznie jest oceną, może być po prostu informacją zwrotną. Mhm. Jak to, jak procesujesz, jak to odbierasz? A czego dotyczy feedback? Czegokolwiek. Bo widzisz, gdyby ktoś mi miał dać feedback hmm, dotyczący tego, nad czym pracuję, czy mu się podoba, moje rozwiązanie, okay. czy jest po przydatne lub nieprzydatne, czy mogłoby być lepsze, czy ma jakieś wiesz, wnioski na ten temat, świetnie. Ale jeżeli chcę się dowiedzieć, co ktoś sądzi o mojej wrażliwości, to to nie jest dobry punkt wyjścia. Bo to jest no to moja wrażliwość. Wartości. wartości, wrażliwości, tego, jak jestem skonstruowana, to nie, to nie zasługuje na, na to, żeby... Dostosowywać, próbować się dostosować, bo tego nie jesteś w stanie zrobić do tego, czego chcieliby od ciebie inni. Czyli twoja wrażliwość, twoje potrzeby, e, twoja emocjonalność, twoje wartości to nie powinno, to nie powinieneś mieć poczucia może nie, nie powinieneś ale chyba łatwiej jest oddychać i być sobą i w pełni mhm. funkcjonować, żyć, e, kiedy to po prostu akceptujesz. Słuchaj, a jaką masz supermoc? Myślałam nad tym długo i zapomniałam. <laughs> a czekaj, ty, ty napisałeś sobie i, i y, u siebie na blogu, że odkryłeś dwie supermoce. Co to Nie, było? Nie, w sobie mam jedną supermoc. Ok. Zadawanie wnikliwych pytań. Ach, to jest Co twoja jesteś moc. jesteś w tej chwili y, świadkiem tego. Więc wracamy. Jaką masz supermoc? To spojrzenie, potrafienie wyjścia z boksu i... Spojrzenie na coś z innej strony. I okay. poskładanie tych właśnie rozsypanych, kompletnie przypadkowych trudnych rzeczy w nową całość. Opisz trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata. Chciałabym śpiewać. Chciałabym doczekać się momentu, w którym dla grupy ludzi zaśpiewam. Eee, m może chciałabym coś napisać, i, i może zagrać. I zaśpiewać. To nie jest jakoś doprecyzowane, ale. Okay. A druga <noise> rzecz? Bardzo mnie kręci ta idea. Chciałabym zrobić jeszcze jeden dokument. Co najmniej. O czym? Chciałabym, żeby to było o Silicon Valley i o tym. Jak... Fajny temat. Fajny, nie? A trzecia rzecz? Chciałabym zbudować coś swojego, takiego, co, co będzie mnie spełniało. I miało um, w sobie elementy uh, well-being, mental health. Um. Ale biznes, fundacja, program? Czy jeszcze nie wiesz? Nie zdecydowałam. Chyba fajniej byłoby, żeby to był biznes. Okay. Jakoś biznes jest yy, yy, taki sprawczy taki. 2018 rok był dla Ciebie bardzo przełomowy. Tak. Czego się nauczyłaś? Wow, masz. Masz godzinkę? <laughs> Jeszcze? Zobaczymy. Um, tak jak... w esencji, czego się nauczyłeś tak. w 2018 roku. Okej. Okay. <laughs> Metafora będzie, uwaga, pozostawać nad wodą. To znaczy nie wchodzić pod wodę, bo tam nie ma tlenu, tylko przyjmować, jakby nie. podchodzić tak do sytuacji, które cię spotykają. Żeby nie wchodzić w te, w te trudne, to znaczy nie musi być trudno. Może tak? Założenie jest takie, że nie musi być trudno. Książka która? Um, książka o wstydzie. Ja już gdzieś o niej mówiłam, ale to jest y, przełomowa rzecz y, w moim życiu, właśnie o odwadze, y, o autentyczności. Jaka książka? Dary niedoskonałości. Mhm. Dary niedoskonałości. O tym, jak. Y, jakby, jakby o tym, że fajnie jest być niedoskonałym, to jest element y, naszej rzeczywistości. że ona jest o, o wstydzie? Bo ona jest o wstydzie. Ona jest o tym, jak siebie oceniamy i że się wstydzimy i że często ukrywamy o sobie prawdę, bo mamy wyobrażenia o tym, kim powinniśmy być. A to założenie mówi nam, że jeszcze nie jesteśmy wystarczający, że ciągle musimy się wstydzić, że ciągle musimy albo kogoś udawać, albo tuszować sobie prawdę. Nie możemy być w pełni ekspresywni, nie możemy się w pełni rozwijać, co nie jest prawdą. Co nie jest prawdą? I wystarczy tylko i wyłącznie um, uzbroić zbroić się w odwagę i być sobą autentycznie. Do tego potrzebna odwaga, żeby się w pełni spełniać, żeby posuwać żeby się do być przodu. Sobą. Tak, oddychać pełną piersią. No bo jeżeli będziesz udawał, że masz tutaj talię a jej nie I masz. Brać. Ja nie muszę będziesz... udawać. Ja jej nie posiadam. I będziesz wtedy, wiesz, krótkie oddechy oczywiście wymieniał. No to, no to nie zatańczysz, nie? Dobrze. Co chciałabyś, żeby nasi widzowie i słuchacze zapamiętali z tej rozmowy? Że jesteśmy tutaj po to, żeby się dobrze bawić. Dobrze. Słuchajcie, dziękuję wam ślicznie. Renata, bardzo ci dziękuję za bycie w programie, za projektuj swoje życie. Mam nadzieję, że jak dotrwaliście do tego miejsca, to tam na dole już zasubskrybowaliście. Było tak źle? I, I ten było bardzo dobrze. Dziękujemy Ci ślicznie i zapraszamy jak co tydzień w czwartek o czwartej. Dzięki.